Robert Lewandowski ma być nowym kapitanem FC Barcelony. Vitor Roque bliski dołączenia do Al Hilal. Duma Katalonii chce, aby opuścił klub. Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Legia Warszawa zdemolowała rywala, a Krzysztof Piątek mecz zakończył z golem. Polska reprezentacja zagra w półfinale mundialu. Jakub Kiwior z decydującym trafieniem na wagę wygranej. Bordeaux ogłosiło upadłość. To koniec historii sześciokrotnego mistrza Francji. James Rodriguez może powrócić do Premier League, a Mikel Arteta podebrał kolejnego współpracownika Pepa Guardioli. Już zaczynamy, ale pierw muszę Wam powiedzieć o tym, co dzieje się w naszym klubie KS Bociany w grze Football Team. Mamy prawie pełen skład, jednak dalej na wielu pozycjach potrzebujemy wzmocnień, szczególnie widać braki w linii defensywnej. Występujemy w drugiej lidze hiszpańskiej i po rozegraniu 6 meczów nie zdobyliśmy jeszcze punktu, ale spokojnie, ostatni nie jesteśmy i będziemy walczyć o utrzymanie do samego końca. A jeżeli nie grasz jeszcze Football Team, a chciałbyś zagrać razem ze mną, a dodatkowo pomóc nam w ligowym utrzymaniu, to odsyłam Cię do linku w opisie. Jeżeli z niego założysz konto, to na start dostaniesz bonus energii. Zapraszam do KS Bociany. Śląsk Wrocław w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy zaliczył falstart, ale na szczęście tego nie możemy powiedzieć o piłkarzach Legii Warszawa. Piłkarze stołecznego klubu zagrali z Carnarvon Town w trzeciej rundzie eliminacji, także do Ligi Konferencji i zdemolowali rywali aż 6-0. Objęli prowadzenie w minucie 22, a zdobywanie bramek zakończyli ale dopiero w doliczonym czasie gry drugiej połowy. Oczywiście do rozegrania jest jeszcze ten mecz rewanżowy, ale Walijczycy nie mają żadnych szans. Awans Legii to po prostu formalność. Co więcej, mecz w Warszawie rozgrywany był bez publiczności z powodu kar nałożonych na Legię przez UEFA. Gola w meczu drugiej rundy eliminacji do Ligi Konferencji zaliczył także Krzysztof Piątek. Jego Basaksehir zmierzył się z La Fiorita Montegiardino i zdemolował rywali 6-1. Polski napastnik zdobył ostatnią bramkę w tym meczu. Co ciekawe, La Fiorita to klub z San Marino, który w pierwszej rundzie eliminacji wyeliminował ekipę z Białorusi i Isłacz Mińsk. Nasza reprezentacja w piłkę nożną zagra w półfinale mundialu. I to nie jest kłamstwo, ale haczyk polega na tym, że mówimy o reprezentacji Polski lekarzy, którzy wczoraj w ćwierćfinale pokonali reprezentację Meksyku. Co prawda to my pierwsi straciliśmy gola, ale potem doprowadziliśmy do wyrównania, a następnie w serii jedenastek wywalczyliśmy awans. Na tegorocznym mundialu jeszcze nie przegraliśmy żadnego meczu, a w fazie grupowej poradziliśmy sobie z Australią, Kolumbią oraz USA. W tym momencie nie wiemy jeszcze, kto będzie kapitanem FC Barcelony w kolejnym sezonie, ale wiele wskazuje na to, że Robert Lewandowski będzie jednym z czwórki wybrańców. Za takim pomysłem ma obstawiać Hansi Flick. Nowy trener Dumy Katalonii jednak na pierwszego kapitana ma wskazać bramkarza Marc-André Ter Stegena. Doświadczony golkiper to także rodak Hansiego Flicka, a cała szatnia ma obstawiać za powierzeniem tej roli no właśnie jemu. Kolejnymi kapitanami ma być Frankie de Jong oraz Ronald Araujo, a tym czwartym właśnie Robert Lewandowski. Zdaniem mediów z Arabii Saudyjskiej Robert Lewandowski już niebawem straci kolejnego rywala w ataku, a chodzi dokładnie o Vitora Roque. Miała to być wielka gwiazda, która za sezon, no być może dwa, wejdzie w buty polskiego napastnika, ale od samego początku jego pobytu w Katalonii pojawiły się problemy. Zainteresowanie jego usługami w tym momencie wyraziło Al Hilal, a te informacje potwierdził sam Fabrizio Romano. Władze Dumy Katalonii miały zastanawiać się, co z nim zrobić i ostatecznie zdecydowano się na transfer definitywny, a nie wypożyczenie. I w tym momencie mają przekonywać samego piłkarza, jak i jego agenta do wyboru oferty Al Hilal. Wiele wskazuje na to, że takie nagłe działania Katalończyków są spowodowane wczorajszymi rozmowami z Danim Olmo i jego agentem. Media podają, że sprowadzenie Hiszpana do Barcelony jest bardzo prawdopodobne. Arsenal, podobnie jak obie drużyny z Manchesteru, udał się na przedsezonowe tournée do Stanów Zjednoczonych. W pierwszym meczu kontrolnym zagrali z Bournemouth i po 90 minutach był remis po 1. Udział w tym spotkaniu wziął także Jakub Kiwior, który na boisku pojawił się w minucie 62. Po 90 minutach gry i tej jednej doliczonej nie było przewidzianej dogrywki, a wygranego wyłonięto przez konkurs rzutów karnych. Kanonierzy wygrali, a decydującą piątą jedenastkę wykorzystał
No właśnie Jakub Kiwior. Bardzo dobrze, że akurat Polak wykonywał konkretnie ten rzut karny. Wiadomo, to był mecz tylko towarzyski, ale presja na pewno na nim była i fajnie, że sobie z nią poradził. Francuskie Bordeaux, czyli sześciokrotny mistrz Francji, ogłosił upadłość. Klub miał problemy od dłuższego czasu i walczono, aby jednak udało się wyjść na prostą, ale ta misja okazała się być niemożliwa do wykonania. Jeszcze w 2018 roku ten klub rywalizował w Lidze Europy, a droga ku upadkowi rozpoczęła się w 2022 roku. Wtedy też spadli z Ligę. Fakt, że zostali oni zdegradowani z najwyższej klasy rozgrywkowej, sugeruje po prostu, że powinni wystąpić w drugiej lidze, ale nawet tak się nie stało. Przez problemy finansowe spadli jeszcze niżej. Sami przedstawiciele klubu poprosili władze francuskiej ligi o odebranie im statusu profesjonalnego klubu sportowego, które to nabyli w 1937 roku. To wielka strata nie tylko dla francuskiej piłki nożnej, ale także dla tej europejskiej. Klub w swojej historii wygrał Puchar Francji, Puchar Ligi Francuskiej, Superpuchar Francji, a jeszcze w 2009 roku został mistrzem kraju. Co ciekawe, to między 2019 a 2020 rokiem ten klub był trenowany przez samego Paulo Sousę. James Rodriguez, czyli były gwiazdor Realu Madryt, ma powrócić do Premier League. Kolumbijski piłkarz, który rozwiązał umowę z São Paulo, jest teraz wolnym agentem i poszukuje klubu prawdopodobnie w Europie. Jego agenci mieli skontaktować się z kilkoma angielskimi klubami, w tym między innymi z Aston Villą, Nottingham Forest, Fulham, Wolverhampton i nawet Brighton. James miał bardzo udane Copa America i w tym momencie samemu chciałby powrócić właśnie do Anglii i tam rozegrać swój ten ostatni taniec. Jeszcze kilka lat temu grał w Evertonie, gdzie prezentował się dobrze, ale niestety miał problemy z kontuzjami. Jego potencjalny transfer wzbudza wielkie zainteresowanie i to bardzo dobrze, bo dzięki temu Premier League będzie jeszcze bardziej ciekawa. Mikel Arteta, czyli obecny trener Arsenalu, ponownie wzmocnił swój sztab kolejnym pracownikiem Manchesteru City. Darren Rogerson to analityk klubu z Manchesteru, który teraz dołączył do kanonierów, gdzie będzie pracować z pierwszą drużyną. Rogerson ma niemałe doświadczenie na brytyjskich boiskach, ponieważ pracował dla Sheffield United, Rangersów oraz Derby County. Co ciekawe, jest to już trzecia osoba z Manchesteru City, którą stracił Pep Guardiola na rzecz kanonierów zaraz po tym, jak Mikel Arteta został ich trenerem. West Ham United doszedł do porozumienia z Bayernem Monachium w sprawie transferu kolejnego piłkarza. Nusser Mazwari, bo to o nim mowa, jest prawym obrońcą, który wkrótce ma przejść badania medyczne. Według niemieckiego oddziału Sky Sport wartość tego transferu to około 13 milionów funtów, z możliwością wzrostu tej kwoty o kolejne bonusy do kwoty około być może nawet 20 milionów. W tym okienku transferowym media informowały, że Mazwari był także obserwowany przez przedstawicieli Manchester United, ale oni koniec końców nie złożyli ani jednej oferty. W końcu na bokach obrony mają między innymi Luka Shawa, Arona Van Bissake czy też Diogo Dalota. Na dzisiaj to już koniec. Dziękuję Wam, że ten film oglądaliście do samego końca. Jeżeli w tym momencie po jego obejrzeniu dowiedzieliście się czegoś nowego, będzie mi bardzo miło, jeżeli go ocenicie. Zachęcam także, aby do nas dołączyć, subskrybując kanał, a dzięki temu nie ominie Was to, co dzieje się w świecie piłki nożnej. Zachęcam do obejrzenia tego filmu, a tam mówimy o bramce Argentyny, która została anulowana już po zakończeniu meczu. Ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!